serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 17 lipiec 2012. Dzisiaj jeszcze kilka słów o tym poszukiwaniu dobrych ludzi, prawda? Mówiłem wczoraj, że dobrych ludzi trzeba znaleźć, a nie tworzyć, prawda? I to jest prawda absolutnie stuprocentowa, bo przecież wiemy, jakich cech oczekujemy od ludzi, prawda? To znaczy, jakich ludzi chcielibyśmy mieć przy sobie? Chcielibyśmy mieć ludzi, którzy mają podobny sposób myślenia jak my. Chcielibyśmy mieć ludzi, którzy patrzą podobnie na życie jak my. Chcielibyśmy mieć ludzi, którzy są gotowi do działania przynajmniej tak jak my, prawda? Chcielibyśmy mieć ludzi, którzy, dla których etyka, uczciwość, dla których to wszystko, co są po prostu bezdyskusyjne wartości, prawda? Dlatego ważne jest, żebyśmy od początku patrzyli na to. Żebyśmy się nie łudzili zbytnio, że no, że to się stanie, prawda? Oczywiście to nie znaczy, żeby przekreślać ludzi, którzy potrzebują może popracować nad sobą czasami i gdzieś tam się pojawiają, ale chodzi mi to o to inwestowanie czasu, o to inwestowanie, mocne inwestowanie czasu, bo często jest tak, że walczymy, pracujemy z kimś, robimy sobie wielkie nadzieje, jesteśmy totalnie zmęczeni, negatywna energia nas po prostu powala, prawda, ciągle, bo ciągle gdzieś tam coś, łudzimy się, a on nie robi, a on nie tak, a on w inny sposób. I w końcu po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że właściwie zmarnowaliśmy czas. Ta osoba nie jest w ogóle jakby ani kroczek do przodu, wręcz męczy się tym, że my chcemy ją na siłę zmieniać, a ona nie ma ochoty się zmieniać. Myślę, że to jest bardzo ważne. To taka kontynuacja tego wczorajszego tematu. Bardzo, bardzo ważnego tematu. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!